Awa Imperialiści z tej strony, prosto w Damas, bardzo serdecznie już w drugim raporcie z imperialistycznych bojów, jako ja. Witam bardzo serdecznie w raporcie z Aten, gdzie jak widzicie, co się odwaliło, może tak będę mówił. Pierwszymi krokami, które właśnie podjąłem, była wojna o niepodległość, którą podjąłem dość szybko z pomocą kebabu. Co prawda, co za tym idzie, byłem 300, jakoś 300 punktów w plecy, ale polecam mimo wszystko poczekać na to, bo no byłem w dupie przez jedność religijną. Mogło się na ortodoksa zmienić, ale zostałem do końca gry jako katolik. Co za tym idzie, kebab zaszalał, sobie poszedł bardzo mocno w kierunku właśnie wschodu, zamiast skupić się na Albanii, przez to Wenecja no, skusiła się właśnie na prowincję albańską i ją zajęła. A ja byłem sobie po wojnie o niepodległości, czy jako niepodległy, zacząłem przejmować tym na Bizancjum, żeby no tanie. I co potem, bo już właśnie, że była wojna o z Bizancjum, Otomani zajęli sobie Konstantynopol, a ja zająłem sobie pozostałe dwie prowincje Bizancjum, mniej więcej to było tak samo, mieliśmy ten sam plus, dzięki czemu się to rozwijałem. Potem była wojna z Wenecją, to zajęłem Naxos oraz Korfu i pozwoliło mi to przeskoczyć w rejon tutaj. Wenecja miała chyba pod sobą Ragusę, z tego co widziałem. Tak, ja Ragusę, właśnie tak, Wenecja przez wojnę z Albanią zajęła Ragusę i potem ja Ragusę odbiłem od Wenecji wraz z Naxos, Korpu oraz Ragusą właśnie. I potem zaczęli się wbijać coraz bardziej w Europę. Oczywiście nie był to jakoś super mega rozwój. Bo na tym etapie już nie miałem sojuszu z kebabem, tak teraz było. To zacząłem łapać, nie wiem, Węgry, Austrię, takie wiecie, inne kraje. I zacząłem też zjadać Bośnię i Serbię. Wiecie, do końca tam zapłaciłem chyba za dwie prowincje z Serbii wtedy. Ale najważniejsze było, żeby zająć, dla mnie było zająć Kosowo, gdyż Kosowo dawało mi pieniądze. W Europie, jak widzicie, się ciekawe rzeczy odwalały. Właśnie denerwowało mnie bardzo, że Węgry zajęły Dalmację, wszyscy nie pomogą przeskoczyć bardziej w rejon wenecki, ale w międzyczasie zajęłem sobie podczas wojny z Knajtami i Cyprusem zajęłem od Wenecji Istrę, dzięki czemu miałem dostęp właśnie do tego regionu, Sejt itd. W międzyczasie też postanowiłem sobie przeskoczyć tutaj, na wyspy koło Afryki, dzięki czemu mogłem sobie wbijać na Afrykę. Za tym idzie, pulę zwasalizowałem, mi się podobnie bardzo opłacało, czy nie. To jest tak, to jest wojna Mali z Fulo, potem Fulo zabrałem dwie prowincje, zwasalizowałem ich po taniości. No i dość mocno Fulo właśnie, jak widzicie tutaj, Reconquista, bardzo powiem, że przydatny. W początkowych fazach bardzo jest przydatne, wolę sobie zatrzymać. Bardzo przydatne właśnie jest takie wykorzystywanie korów jakichś krajów, żeby podboje, bo mamy zmniejszone agresywne expansion, za darmo te prowincje bierzemy, bo są claimy, dzięki czemu można dość szybko dość potężnego wasala złapać i się rozwinąć. Kebab był przez to zblokowany, bo miałem sojusz osobiście z Mamelukami do ich długi czas i chyba z kimś jeszcze, przez co Mamelucy nie jest. Jeszcze chyba z Persją, i z Irakiem, chyba nie pamiętam dokładnie. I przez to kebab był zblokowany. Że po prostu wojnę przegrywali, nie mogli na porządnie se korów zdobyć. I co, w Europie się zbytnio nic nie działo, ale spojrzałem na większe. No i ja sobie ładnie tak kolonizowałem te wybrzeże afrykańskie, żeby coraz bardziej się rozwijać w rejonie Afryki. Z jednej strony może błędem było branie dość mocne wzięcie, pójście w kolonizacyjne, ale
zmusiła mnie do tego sytuacja, że na froncie europejskim nie miałem takiej praktycznie nic do roboty. No widzicie, tutaj ładnie już się wbiłem w Afrykę. I co ciekawe, w Afryce prawie nigdy, przynajmniej rejon środkowej Afryki, nigdy nie brałem prowincji bez klejma. Oczywiście też starałem się najszybciej po rejon, w późniejszym okresie oczywiście, rejon Kongo, żeby Kongo zacząć pobijać, oraz rejon Południowej Afryki, żeby przeskakiwać po prostu sobie do rejon Indochin. Indonezji. Nie Indochin, tylko Indonezji. Jak widzicie, tutaj się ładnie rozwija, gdzie Europa jest praktycznie ciągle taka sama. Przez długi czas byłem zblokowany przez sieć sojuszy w Europie. W pewnym momencie, nie jestem do końca pewien kiedy, jak widzicie, Pomerania tworzyła Prusję. Ciekawe, zaszło do Brandenburg, tworzy Prusję, co zresztą widzieliście pewnie na screenach, że Prusja była naprawdę duża. Tu też powstała Kurlandia, Estonia, no i Riga była. I co, to jak widzicie, powstał mój wasal, Songhai też był moim wasalem, oraz Diafalit, aby po prostu Reconquesta zrobić na Maroko. Zatem idzie po prostu zmniejszony koszt. Jak widzicie tutaj, Cordianes jest po wojnie jednej z Amalami, co nie wypowiedzieli nic i przegrali wszystko. Więc jedną prowincję tak od niej, żeby się odczepić. Tuskania zjadła dość mocno Papal State, ta Baresna się po prostu rozrósł tutaj naprawdę. A ja się to rozwijałem coraz bardziej w rejonie afrykańskim. Pozwolę dalej, bo chyba niedługo jakoś będę tutaj przeskakiwał do rejonu Indonezji. Bolało mnie trochę, że te dwie prowincje, które mają po 11 developmentów, akurat mój wasa ładny, te po 11 developmentu zajęła Kastylia. W międzyczasie tutaj była wojna z Węgrami, potem jak dostałem Unię nad Austrią, Bohemia też ich zjadła, Austria się rozwinęła, bo mi dostała jakieś permaclaimy, jestem do końca pewien z jakiego tej eventu. Wiesz co, Austria się rozrosła, ale już była pod moją, pod Unią ze mną. Powiem szczerze, że ta Unia to weszła tak przypadkiem. Jak widzicie, i to jest tak. W międzyczasie padła jeszcze Unia nad Portugalią, którą w późniejszym etapie aneksowałem. Brazyl, czyli już widzę, że mianowany jest. Tak, tu już jestem w regionie też właśnie Indonezji, w którym jakoś zbytnio się nie rozwijałem, bardziej się skupiałem w pewnym momencie. Nawet nie wiem kiedy był taki jakiś wybuch w Europie, lecimy się rozrosowić, Afryka cały czas zjadana. W pewnym momencie był chyba aneksji właśnie regionu, czyli aneksji Austrii, to zaczął się taki wybuch, mój globowanie w Europie, widzicie, to dałem im jedną prowincję, był given. Ciekawe, Otomani bardzo grali po oni mają po wasali, przez to na przykład Tunis mieli wasala, trzy prowincje, kogoś innego mieli wasala, prowincje. Ciekawe dla mnie wyjście też było zblokowanie tutaj Otomanów, ale oni niestety wskoczyli na Kair i co za tym idzie. Była zatrzymanie, może wcześniejszą sytuację. Dalej w Europie się nic nie dzieje, byłem cały czas wtedy w momencie po prostu zmiany kultury. To 52, 52 też się poczulina. Oczywiście zwykle błędy. Tu spogląda ten Malwa, widzę się ładnie. Malwa, Sin, widzicie, takie kraje tutaj się rozrastały, blowowały, ale tak naprawdę nic z tego nie wyszło. Nie ma co ukrywać. Oj, przepraszam, zwykle. Czyli tak, to było jakoś, jakoś tak jak tutajśmy prowincja pokazała i ten kraj, no jak widzicie. Tak, o, widzicie, tutaj mam prowincję Goa. Miałem eventa, aby, znaczy misję, żeby zająć tą prowincję, dostałem claim. Normalnie bym się przez Malediwy wbijał tutaj w rejon Ceylonu i sobie tutaj normalnie podbijał, ale tak po prostu podbijałem Goa, dałem spokój, to niewiele potem. W międzyczasie też zacząłem, Date jest moim wasalem i zacząłem go odbudowywać z Japonii. W międzyczasie, gdzie wyszedł gdzieś na screena,
A tutaj budowałem pomalutku sobie kolonijną Australię, a jakiś tam zawsze pieniądz dosyłałem. I tutaj zaczyna się już takie małe blubowanie w Europie. Pierwsze. Mniej więcej zbliżam się do momentu też, gdzie o, Portugalia została aneksowana. Miałem w międzyczasie jeszcze Unię nad Aragonem. Polska zaczęła, co ciekawe, aneksować dyplomatycznie Litwę, ponieważ brakowało jej Gdańska i jeszcze jakiejś prowincji chyba, żeby stworzyć Commonwealth. Przez co Polska. Ale w pewnym momencie właśnie po aneksji tego wpadła mi Unia z Rosją i kilka chwil później, a jak widzicie, tu jest właśnie moment, w którym przesiadam się już na Italię, jeden dzień jakoś tak, i na Grecję. Oczywiście między tym wszystkim miałem jeszcze Unię nad Aragonem, który był moim rywalem. Miała Francja dostać, która też była moim rywalem przez możliwy, ale nie pozwoliłem na to i sam zająłem ten teren. I jak widzicie, to właśnie jest stworzenie Grecji. W tym regionie to kolonizacja jakoś tak wielce nie było. Oczywiście ja będę wracał do momentu z roku 1000, jeżeli bym miał wykonać polską quest, będę wracał do roku 1700, gdyż mam szansę zdobyć wtedy Unię nad Francją i na pewno będę prowadził dość więcej. Jak widzicie, po prostu oto pierwsza wojna na razie z Otomanami, którą sobie prowadziłem, żeby ładnie sobie budować tutaj granice. Tutaj wojna z Kiwą, innego i trzeba się do momentu właśnie końcówki już. Na pewno bym wrócił i te ostatnie 20 lat trochę inaczej rozegrał. Bym starał się zyskać Unię nad Francją, wtedy pod Francję całe Wyspy Brytyjskie idą. Polskę wtedy wzmacniam kosztem Prusji i Bohemii, bo nie pozwalam Praszcie się rozwinąć za bardzo. Szwecja jest płodem tak naprawdę przez całą kampanię. Rosja by się jeszcze raz mocniej bym Rosję rozwinął, bo widzicie, Rosja jest tutaj wszystkim tym nafidowana tymi krajkami. Rosję bym jeszcze nafidował cały Nogaj, jakbym wcisnął pod Rosję i cały Kazan, Sybir, pewnie Oriat i te kraje, które mogę, tak żeby jak najbardziej się wzmocnić moich sojuszników, czy tam partnerów w Unii, żeby uderzyć w nich. Powiem, że Orisa, rejon Nepalu się biła, Winaj Dżugar jest płodem, tak naprawdę oni nie mają nawet dużo wojska. Dużo szybciej bym się wbił w Etiopię, szczególnie ten rejon południowy Etiopii, gdzie jest dużo kopalni złota. No i oczywiście Indochiny bym, Indonezję bym szybko zjadał, biorąc pod uwagę, że koszt korowania jest naprawdę minimalny z absolutyzmem. Naprawdę jakieś 80% chyba, nie, 69 mam z absolutyzmu jakoś. Nie, 69 łącznie, bo 25 za idee włoskie, 25 za idee administracyjne, plus jeszcze absoluty, no to naprawdę wychodzi, że to 100% over extension, no wychodzi na maksymalnie 200 punktów administracyjnych zazwyczaj wychodziło. I to ma naprawdę dużo ilość landów, gdzie można zawsze jeszcze stworzyć wasala jakiegoś uwolnić, albo client state zrobić. I client state na pewno bym otworzył w Europie, bo z racji, że jestem europejskim krajem, nie mam możliwości tworzenia UWR, co by zostało do Asan. Ale to by było już wszystko. Jeżeli macie uwagi, chętnie przyjmę. Hejka!